Enax to przeszło 170 firm na powierzchni 2000 metrów z 8 krajów, ale akurat nie w przypadku tych targów, tutaj nie o cyfry chodzi, bo Enax to przede wszystkim duże spotkanie branży, to 13 konferencji, z których w każdej z nich uczestniczy kilkudziesięciu, czasami kilkuset gości. To są merytoryczne dyskusje i z tego jesteśmy zadowoleni. Targi Kielce to nie tylko spotkanie i prezentacja wystawców, ale również bardzo bogaty program konferencyjny. W czasie 3 dni trwania targów odbyło się ponad 10 konferencji poświęconych różnym branżom związanym z odnawialnymi źródłami energii. Rozmawiano o biomasie, o biogazowniach. Po raz 7 mieliśmy forum pomp ciepła skierowane szczególnie dla inwestorów i instalatorów pomp ciepła. Rozmawiano o fotowoltaice, bardzo modnym temacie obecnie, jak również o innych zagadnieniach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Targi Enex, targi Ekotek to są też typowe targi, patrząc na cały kalendarz targowy naszej firmy. Ponieważ oprócz tych targów Enex, Ekotek, w ramach obszaru przemysłu, różnych branż związanych z przemysłem w Polsce, organizujemy również wydarzenia w branży tworzyw sztucznych, w branży obrabiarek, w branży obronnej. Są to targi MSPO, które są najbardziej znanymi targami, polskimi targami na świecie. Również wiele innych wydarzeń, które są organizowane u nas, to są targi ściśle związane przemysłowe. Oczywiście mamy również w naszym portfolio targi dla Kowalskiego. Bardzo popularne targi Dom i Agrotravel. Targi Dom, które od 20 lat już cieszą Kielczan, którzy zawsze, co roku w ilości kilkudziesięciu tysięcy osób odwiedzają te imprezy. Myślę, że ważność tych targów i tego spotkania energetycznego w Kielcach będzie rosła, dlatego że będzie rosło znaczenie energetyki, szczególnie tej opartej o źródła niekonwencjonalne, to odnawialne źródła energii. Czekamy tutaj na ustawę i sądzimy, że przyspieszy ona rozwój tego rodzaju energetyki. Jestem Krzysztof Damczyk, jestem przedstawicielem firmy Metaerg z Oławy, producenta kotłów opalanych słomą, drewnem i inną biomasą. Na targach Enex wystawiamy się już od wielu, wielu lat. Jesteśmy co roku pozytywnie zaskoczeni zmieniającymi się targami. Co roku zaskakuje nas nowa hala,
nowa sala konferencyjna, a także cała infrastruktura. Zmieniają się z roku na rok tak samo całe Kielce, więc pragnę wszystkich zaprosić na następną edycję targu Fenex. Reprezentuję firmę Galmet, producenta ogrzewaczy wody, solarów, pomp ciepła i kotłów staopalnych. Nasza firma mieści się w Głubczycach, w województwie opolskim. Jesteśmy na rynku od 32 lat. Mamy coraz większe gremium naszych odbiorców w Polsce, w Europie i zachodniej, środkowej i wschodniej. Wystawiamy się na targach tutaj Enex, równocześnie obok na targach PSW również. Wystawiając się na Enexie i również obok na drugim stoisku, na drugich targach, oczekiwaliśmy dużego zainteresowania, szczególnie od klientów indywidualnych tutaj, żeby naszym produktem. I wydaje mi się, że to oczekiwanie zostało spełnione, ponieważ ilość ludzi, która przeszła, szczególnie we wczorajszym dniu i dzisiaj od rana, świadczy o tym, że zainteresowanie naszymi produktami jest duże. Natomiast czy one będzie osiągnięte w 100% okaże najbliższy czas. Mam nadzieję, że dokładnie tak się stanie. Redakcja Globenergia to nie tylko instytucja zajmująca się wydawaniem czasopisma, ale także spotkania na relacji inwestor, wykonawca, projektant. Od 7 lat na targach Enex Nowa Energia w Kielcach prowadzimy forum pomp ciepła. Impreza branżowa gromadzi entuzjastów, ale też i wykonawców oraz potencjalnych inwestorów z dziedziny pomp ciepła. Jest to najdłużej trwająca impreza w Polsce. Drugi dzień targów Enex ubiegł pod znakiem energetyki słonecznej, czyli przede wszystkim fotowoltaika, gdzie oprócz przekazania otoczenia zewnętrznego, prawnego, ekonomicznego przedstawiliśmy najnowsze rozwiązania technologiczne. Trzeci dzień targów zamknie się spotkaniami z inwestorami rolniczymi, których będziemy zachęcać po sięgnięcie po odnawialne źródła energii. Jeśli chodzi o targi całe kieleckie, co rok obserwujemy rozwój tych targów. Jest coraz więcej odwiedzających, szczególnie w tym roku, gdzie połączono targi Enex razem z targami Polskich Składów Budowlanych i zainteresowanie było bardzo duże, szczególnie w dniu wczorajszym. Dlatego też uważamy, że ta forma jest najbardziej atrakcyjna dla wystawców, szczególnie z zakresu tych urządzeń, które my dostarczamy, czyli dla klienta końcowego. W połączeniu z branżą budowlaną i także instalacjami sanitarnymi jesteśmy w stanie docierać do jak największej grupy klientów. I ta forma targów na pewno będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.